Dziś przypada 93. rocznica urodzin Andrzeja Wajdy, wybitnego polskiego reżysera. Wajda urodził się 6 marca 1926 roku w Suwałkach. To jeden z najwybitniejszych reżyserów w historii kina, zdobywca Oscara za całokształt twórczości. Nakręcił między innymi takie filmy jak Człowiek z żelaza, Człowiek z marmuru, Kanał czy Popiół i diament. Zekranizował też największe dzieła polskiej literatury, m.in. Pana Tadeusza, Wesele, Panny z Wilka, Zemstę i Popioły. W ostatnich latach swojej twórczości nakręcił takie filmy jak Katyń, Wałęsa, Człowiek z nadziei oraz Powidoki. Andrzej Wajda swoje najmłodsze lata spędził w Suwałkach, następnie wraz z rodziną przeniósł się do Radomia. Studia rozpoczął na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam właśnie przyszłego reżysera poznał profesor Andrzej Strumiło. Jak mówi, było to przeszło 70 lat temu. Przeszło 70 lat temu. W roku 1947 studiowaliśmy razem w Akademii Sztuk Pięknych, co prawda nie w jednej pracowni, bo on był u Rudzki Cybisowej, ja byłem u Ejbisza, ale na tym samym piętrze spotykaliśmy się. Tam poznałem Andrzeja Wajdę. Potrzeba stworzenia sztuki, która byłaby szybko docierająca do widza i aktywna, i społecznie aktywna. To spowodowało, że Andrzej Wajda łącznie z Konradem Noleńskim, swoim bliskim kolegą, późniejszym, nawiasem mówiąc teraz tutaj, autorem Czterech Pancernych i Psa, oni się udali do nowo utworzonej przez Forda i przez Teplica, starego Teplica, szkoły filmowej w Łodzi. I tu myśmy się rozstali. Z tym, że drogi Andrzeja były przeze mnie obserwowane, drogi twórcze, cały czas. W późniejszych latach profesor Strumiło wielokrotnie spotykał się z Andrzejem Wajdą. Rozmawiali o sztuce, o pracy reżysera. Co więcej, Wajda niejednokrotnie konsultował swoje pomysły ze Strumiłą. Tak było przede wszystkim podczas pracy nad ostatnim filmem zatytułowanym Powidoki. Filmowe dzieło Wajdy opowiadało bowiem o losach Władysława Strzemińskiego, malarza i nauczyciela profesora Strumiły. Wajda to wybitny artysta noszony na rękach przez krytyków z całego świata. Tak o swoim przyjacielu mówi rzeźbiarz z Maćkowej Rudy. Robił bardzo wiele materiałów filmowych znakomitych, doskonaląc swój warsztat i zdobywając laury nie to międzynarodowe, tylko światowe. Nawet mnie zaproponował rolę w jednym z filmów opartych o nowelę Iwaszkiewicza, już nie będę mówił jaką, bo on tu bywał, tutaj na Suwalszczyźnie, spędzał wakacje w Lipniku, w Leśnictwówce Lipnik. Spotykaliśmy się nieraz. Na Suwalszczyźnie on robił zresztą Pana Tadeusza. Po artysta, no tu nie masz kwestionowania. Co ja mogę dodać? Ja nie mogę nic dodać. Jeżeli otrzymał Legię Honorową, jeżeli otrzymywał Oscary, jeżeli był noszony na rękach przez krytyków filmowych całego świata, co ja mogę dodać? Ale ja muszę powiedzieć, że on był dobrym malarzem i świetnym rysownikiem. Jego rysunki na przykład z Japonii, czy jego obrazy wczesne, to znakomite dzieła sztuki. I myślę, że właśnie to wykształcenie, te parę lat Akademii Sztuk Pięknych pomogły mu zupełnie inaczej spojrzeć na film. On był dodatkowo edukowany, dodatkowo uwrażliwiony. Andrzej Wajda zapisał się na kartach historii nie tylko jako wybitny reżyser, ale także jako polityk. To, że sprawy Polski nie były mu obojętne, wielokrotnie pokazywał w swoich filmach. Człowiek z żelaza czy Człowiek z marmuru to produkcje, w których nawiązał do politycznej sytuacji w kraju. Wajda nie poprzestał jednak tylko na pośrednim zaangażowaniu w politykę. 4 czerwca 1989 roku wziął udział w pierwszych wolnych wyborach. Startował do Senatu z okręgu suwalskiego. Przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego Solidarności w Suwałkach był wówczas Andrzej Widliński, który tak wspomina przedwyborczy czas. Pod koniec kwietnia 1989 roku na pierwszym spotkaniu Komitetu Obywatelskiego Solidarności w Warszawie z Lechem Wałęsą ustaliłem, że naszą lokomotywą wyborczą do Senatu będzie właśnie świętej pamięci Andrzej Wajda. Tegoż wieczoru ciemnozielonym Audi Andrzeja Wajdy razem z
ze świętej pamięci Bronkiem Geremkiem we trzech wyjechaliśmy do Suwałk na ponadmiesięczny, codzienny meeting przedwyborczy przed 4 czerwca 1989 roku. Andrzej Widliński wspomina, że wiele osób było zaskoczonych tym, że Wajda będzie reprezentować województwo suwalskie. Artysta szybko jednak zjednał sobie przychylność mieszkańców. Jego autentyczność, zaangażowanie i to, co mówił, sprawiło, że głosujący zaufali reżyserowi. W konsekwencji Andrzej Wajda zdobył ponad 105 tysięcy głosów i przez 2 lata reprezentował nasz region w Izbie Wyższej. Niesamowity sukces. Obydwaj zdobyli, szczególnie Andrzej Wajda, bardzo wielką liczbę głosów. W województwie praktycznie słabo głosującym w poprzednich wyborach i w przyszłych zresztą wyborach. A tutaj to był niesamowity sukces. Te wybory nie odbyłyby się tak pomyślnie, nie zakończyłyby się tak pomyślnie, gdyby nie pomagało mi mnóstwo anonimowych często osób. Najbardziej pomagali mi Piotrek Bajer, Edek Wasilewski i Grześ Wilczyński. Chociaż Wajda rzadko bywał na Suwalszczyźnie, nigdy nie zapomniał o swojej rodzinnej ziemi. Jej piękno i uroki pokazał w filmie Pan Tadeusz. O tym, że to zrobi, mówił zresztą już w 1989 roku podczas spotkania z Andrzejem Widlińskim. Wajda pamiętał także o suwalskich placówkach. Muzeum Okręgowemu w Suwałkach podarował na przykład wiele materiałów dotyczących swojego dzieciństwa, a także zdjęć ojca, który był żołnierzem. Jerzy Brzozowski, dyrektor muzeum, wszystkie spotkania i rozmowy z reżyserem wspomina z wielkim sentymentem. Z Andrzejem Wajdą nie rozmawiało się o rzeczach błahych. Były to rozmowy konkretne, były to rozmowy akurat te nasze, ze względu na charakter kontaktów i na to, że wówczas w trakcie tych spotkań Andrzej Wajda przekazywał do zbiorów muzeum kopie pamiątek rodzinnych, głównie zdjęć, dokumentów, wszystkie te rozmowy krążyły wokół historii związanych z jego pobytem w Suwałkach, z jego dzieciństwem, z historią jego ojca, też w tym aspekcie suwalskim, ale nie tylko. Andrzej Wajda przekazał do naszych zbiorów kopie fotografii rodzinnych z czasów suwalskich. Jest około 30, jeżeli dobrze pamiętam, bo to już kilka ładnych lat minęło, to miało miejsce w 2014 roku. To był taki ciąg wydarzeń, że w Centrum Sztuki Współczesnej Galerii Andrzeja Strumiły prezentowaliśmy rysunki japońskie Andrzeja Wajdy. On nie mógł być na wernisażu. I po zakończeniu tej wystawy przekazał do zbiorów galerii kilkanaście rysunków, kopii rysunków, a jednocześnie za pośrednictwem państwa Bajerów z Radia 5 przekazał do zbiorów muzeum kopie fotografii rodzinnych i dokumentów takich personalnych związanych z kapitanem Jakubem Wajdą, czyli jego ojcem. O wielkim artyście pamiętają także Suwalczanie i miasto Suwałki. Andrzej Wajda otrzymał tytuł honorowego obywatela Suwałk, a w 2016 roku prezydent Czesław Rynkiewicz wręczył mu honorową włócznię Jaćwingów. Imieniem Wajdy została nazwana także sala widowiskowa w Suwalskim Ośrodku Kultury, a także jedna z miejskich ulic. Jak mówiła Krystyna Zachwatowicz-Wajda, żona reżysera, Suwałki były pierwszym miastem w Polsce, które w ten sposób uczciły wielkiego reżysera. W ostatnim czasie nieopodal kamienicy, w której jako dziecko mieszkał Wajda, stanął pomnik z autografem reżysera. Czesław Rynkiewicz wspomina Andrzeja Wajdę przede wszystkim jako wielkiego patriotę. Był suwalczaninem, mieszkał wprawdzie niedługo, bo tylko 7 lat, później wyjechał z rodzicami z Suwałk, ale szczególnie w tych ostatnich latach swojego życia wracał tutaj do nas. No i te ostatnie spotkania, które miałem okazję i przyjemność się odbyć z panem Andrzejem, no utkwił mi bardzo w pamięci. No wspaniała postać, wielki filmowiec, człowiek, reżyser, który na pewno
po sobie pozostawił olbrzymią spuściznę filmową, patriota, który walczył z poprzednim systemem, tym systemem właśnie totalitarnym, PRL-em i dał temu wyraz swojej twórczości. Przyznanie tytułu honorowego obywatela Suwałk niezwykle ucieszyło Andrzeja Wajdę. Wspomina to Andrzej Kolenkiewicz, który był inicjatorem uhonorowania wielkiego reżysera. Jak twierdzi, tytuł to nie tylko docenienie artysty, ale także promocja Suwałk. Zrobiliśmy na naszą miarę, wydaje mi się, bardzo sympatyczną uroczystość związaną, dlatego że laudację wygłosił jego kolega ze szkoły, jeszcze Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, profesor Andrzej Strumiło. Obecny był również, też nie zdążyłem tego załatwić, Stanisław Tym, czyli towarzystwo raczej doborowe, prawda, było to sympatyczne. Tak przynajmniej ja oceniam z perspektywy i odległości czasu. I to przyjął to z największym wzruszeniem, z tego co pamiętam. Było mu wyjątkowo sympatyczne i cała ta oprawa, która była, i to cała ta organizacja. Także wspominam to jako duże przeżycie po prostu. Myślę, że nie tylko ja, ale również Suwałczanie powinni być dumni z tego, że mają takiego honorowego obywatela. Po raz ostatni Andrzej Wajda odwiedził swoje rodzinne miasto w 2016 roku. Zmarł zaledwie 5 miesięcy później, 9 października 2016 roku w Warszawie. W pamięci tych, którzy go znali, zapisał się jako ciepły i otwarty człowiek. Tak wspomina go między innymi Andrzej Widliński. Niezwykle delikatny i ciepły, jak na tak wielkiego artystę, na tak człowieka przecież starszego ode mnie o ponad pokolenie. Był starszy od moich rodziców, natomiast od pierwszego dnia zaproponował przejście na ty i to egzekwował ode mnie. Andrzeju, ja mam na imię Andrzej. No to było niesamowite. Ja byłem niezmiernie tym skrępowany, ale jakoś starałem się to realizować. Czesław Rynkiewicz mówi z kolei, że Wajda był osobą serdeczną, kulturalną, ale jednocześnie bardzo zdecydowaną i stanowczą. Był to człowiek, który miał charakter, własne zdanie i jasno o tym dawał znać w trakcie rozmowy. Człowiek taki stanowczy, zdecydowany, który wie, czego chce, ale oczywiście wysokiej kultury. I to właśnie taki ciepły, taki serdeczny, jak miałem okazję z nim rozmawiać niejednokrotnie, no to nie czułem tego dystansu. Profesor Andrzej Strumiło nie spodziewał się, że w czerwcu 2016 roku widzi swojego przyjaciela po raz ostatni. Myślał, że przed nim jest jeszcze wiele twórczych rozmów. Na pewno przyjaźń, aczkolwiek to nie była przyjaźń słodka, lzawa i codzienna. Nie była. To była przyjaźń dwóch ludzi, których każdy miał swój świat i walczył jak mógł na swoim odcinku. Gdybym ja wiedział, że to jest spotkanie ostatnie, to bym powiedział, nagrywajcie albo zapisujcie, albo bym sam zapisał. Ale nie, myślałem, że jeszcze się spotkamy, jeszcze będziemy rozmawiali ze sobą.